Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Blacklight Retribution. Proszę Państwa, w poprzednim odcinku graliśmy sobie również w tą grę i postanowiłem, że zaraz po tym odcinku, który nagram dla Was, nagram następny. No i zaczynamy, proszę Państwa. Mamy teraz, o, fajna mapka jest też, powiem Wam, że ją dosyć lubię. Tylko jaki to jest tryb? Dominacja, czyli to chyba będzie ten sam tryb, który przed chwilą był, czyli chodzi mi o to, że te punkty kontrolne będziemy przejmować. Wow, ale zostałem wyjaśniony. Normalnie nie mam pytań co do tego. Ładnie, ładnie mnie pocisnął, ale też go obiłem do połowy, jak widzicie nad głową, ma pasek życia. Niech się cieszy, ale jeszcze go dopadnę nie raz w tej rundzie. Okej, lecimy. Okej, widzę tutaj typa. Ło, dobra. I czy będzie double kill? Niestety nie udało się, ale no dużo mi naprawdę nie brakowało. Wystarczy, żebym go trafił może jeszcze z dwa razy i bym go już wykończył. Jak KD 2-1. Ogólnie sorry, ale mam taką trochę chrypkę. Przez ten tydzień w ogóle mnie prawie cały tenki tydzień gardło bolało. I teraz tak już w ogóle dochodzę powoli do siebie, więc sorry za tą chrypkę jak coś. Okej, pójdę może spróbować przejąć punkt kontrolny C. Tak, to jest ten sam tryb, który mieliśmy w tamtym odcinku. I spróbujmy go przejąć, choć wątpię, żeby to się udało. Nikt mnie nie asekuruje. I co? Ktoś tu przyjdzie, jak myślicie? Okej, mam tutaj jakiegoś asekuranta. Przyda mi się na pewno jego wsparcie. No i gdzie idziesz, geniuszu? No i zostawił mnie. Ale random, co za random. No, szybko, przejmujcie ten punkt kontrolny, downy. Zaraz ktoś tu przyjdzie i nas wyjaśni, to jest pewne na 100%. O, już strzelają. Ktoś ma amunicję trującą. No już obrywam, już obrywam. Dobra, udało mi się punkt przejąć, ale zostałem wyjaśniony, ale dobra, najważniejsze, że jest punkt przejęty. Mało brakowało. Dobra, a teraz polecimy trochę po kili, bo na razie moje KD nie jest jakieś mega rewelacyjne. Chciałbym sobie to na pewno poprawić w miarę szybko. Okej, jeden wyjaśniony. Rzucę jeszcze tam granata. No to przejęli szybko dosyć ten punkt, który przejąłem przed chwilą. Nie wiem, czy jest sens w ogóle to przejmować, bo i tak nikt mnie nie asekuruje. No nic, zostajmy znowu tutaj, będę to przejmował. Okej, idą typy, trzeba się przygotować na nich. Okej, został jeden wyjaśniony. Ktoś mnie asekuruje? Tak, jest tutaj jeszcze dwóch kolegów. Okej, nadchodzą, rzucają już nam granaty. Okej, ładnie panowie, wyjaśniliście go i przejęliśmy też punkt kontrolny C. Świetnie, dobra robota. Lubię takie wsparcie i ogarnięty graczy. Headshot, proszę Państwa. Tak, w własnej sobie. Tylko takie hedziki wali mistrzuniu ziomek Milan. Znany też jako Pincher 31. Uwaga, ojojojojo, ale ciasno się tutaj robi, ale udało mi się wyjaśnić. Ogólnie jak powiem Wam, że jak gram na padzie i tak typek jest na blisko, to ten joystick ma takie wolne ruchy, w sensie mam na myśli, że to tak wszystko się wolno obraca. Próbowałem sobie to podkręcić, ale zapierony, nie mogę tego znaleźć w ustawieniach. Ale dobra, nie przejmujmy się, ważne, że na razie w miarę dobrze nam idzie, pomimo to, że przegrywamy te spotkanie. No ale dobra, moje KD się troszeczkę lepiej poprawiło. Ale spróbuję jeszcze popracować nad tym, żeby to było o wiele, wiele lepsze, bo na razie mam 6-5. No dobra, w tym momencie już mam 7-5 i spróbujmy sobie przy okazji jeszcze ten punkt kontrolny A przejąć. A mogę to hakować w ogóle, jak myślicie? Nie wiem, zawsze nie mogę, nie umiem tu hakować, nie wiem o co tu chodzi. Zawsze jak już dochodzi ten pasek do końca, to mi się pojawia takie coś czerwone. O, zaraz sami zobaczycie. O, właśnie o to miałem na myśli, taki czerwony, nie wiem o co chodzi, ale dobra.
Nieważne, tutaj chyba są typy gdzieś na blisko, pomyślałem. No i zostałem wyjaśniony, tego się niestety spodziewałem. No ale to sam też nie mam za bardzo szans tutaj. Moim zdaniem, gdy się przejmuje punkt kontrolny, to powinno być przynajmniej minimum 2-3 osoby. No ale niestety czasami grają tu tacy nieogary i oni nie wiedzą, o co tu chodzi, i po prostu wszyscy się rzucają na kille, ale już o punktach kontrolnych niestety zapominają. A co jest bardzo ważne, bo od tych punktów kontrolnych, jak się przejmuje, to zależy, czy wygramy, czy przegramy, prawda? Więc to raczej chyba nie jest nic tutaj skomplikowanego. Chodź tu, pięknie. Mark jakiegoś wyjaśniłem. Zostało 4 minuty i 30 sekund do zakończenia tego meczu. Przegrywamy to spotkanie znowu 454 do 189. Więc dosłownie kolejne spotkanie przegrywamy, ale jestem u siebie pierwszy ogólnie w tabeli. Ale też spójrzcie na to, tutaj jest troszkę nierówno, bo w drużynie przeciwnej jest więcej graczy. U nas jest 5, a u nich jest chyba 7 więcej. Więc o co chodzi? To jest troszkę niesprawiedliwe. Ale dobra, pomimo to sobie jakoś tam dajemy radę. Też niepotrzebnie zbuliłem trochę, że stojąc w tym miejscu, ale skupiłem się bardziej na przejmowaniu tego punktu kontrolnego. No dobra, nic, lecę po kille. Tak przegramy to spotkanie, więc myślę, że już nie ma co nawet tego przejmować. Okej. Ktoś do mnie pisze na Facebooku. Więc sorki za te prykanie takie. Dobra, lecimy tam. Myślę, że będzie całkiem spoko. O nie, gościu ma robota. Chodź tu, chodź. Ajajaj, niestety byłem słabszy tutaj. 9 na 10 KD. No niestety nie rozpieszczam was w tej rundzie. Ale spokojnie, poczekajmy. Jeszcze jest 3 minuty. Oby się to poprawiło, bo nie chcę trochę z takim wynikiem zakończyć tego mecza. No zostaje wyjaśnione, no dosłownie. 9-11 KD. Aj. Oby to się poprawiło. Gdzieś tutaj typka widziałem na blisko. No i gdzie ty jesteś? Oto jest pytanie. Jednak ta runda się wcześniej zakończyła niż się spodziewałem. No i niestety przegraliśmy kolejne te spotkanie. Moje KD 9 na 11. No słabiutko wypadłem. Przyznam wam z ręką na sercu, że bardzo słabo wypadłem w tej rundzie. Ale myślę, że kolejny fajny filmik na YouTube wleci i będziecie zadowoleni. Więc to by było w sumie już na tyle w tym temacie. Zobaczmy sobie, ile dostałem expa. No zdecydowanie troszkę mniej i kasy niż w tamtej rundzie. No ale dobra, zawsze i coś, prawda? Tutaj ogólnie się bardzo szybko level bije. Tutaj dwie gry i się ma następny level. Więc no ogólnie spoko jak coś. Okej, moi drodzy, to by było na tyle w tym temacie. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału i do zostawienia lajka pod tym filmem. A jeżeli zostawisz komentarz, przypnę ci serduszko. To by było na tyle. Siemanko i do następnych filmików z Blacka. Trzymajcie się, na razie, yo!